zanim przejdziemy do dzisiejszych gier, to koniecznie sprawdźcie, jaki kolor ma przycisk subskrybuj gdzieś tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. Jeśli ten przycisk jest czerwony, to koniecznie niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych nowych gier. A jeśli ten przycisk jest już szary, to możemy zaczynać. No teraz już oficjalnie, siemanko, z tej strony Seatrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mobilnego grania, czyli serii, w której pokazuję wam najlepsze i najciekawsze gry, oczywiście na wasze telefony. Z racji tego, moi drodzy, że w tym tygodniu w Polsce trwają strajki, trwają egzaminy gimnazjalne i z racji tego, że całe mnóstwo osób nie chodzi do szkoły i w sumie, jeśli wy też teraz nie chodzicie do szkoły, to strzelcie łapkę w górę pod tym filmem, zobaczymy, ile osób cieszy się z wolnego. To z racji tego wszystkiego, w dzisiejszym odcinku pokażę wam 4 nowe super gierki na wasze telefony, idealne właśnie na czas trwania strajku oraz na wolne od szkoły. W dzisiejszym odcinku standardowo ktoś z was zgarnie również kartę podarunkową do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł. A żeby ją zdobyć, wystarczy, że po pierwsze pod tym filmem zostawicie łapkę w górę i spróbujemy dobić tutaj 10 tysięcy lajków. Po drugie, zasubskrybujecie mój kanał dzwoneczkiem. No i w końcu po trzecie, w komentarzu pod tym filmem zaproponujecie tytuł gry, którą chcielibyście, abym pokazał w kolejnym odcinku. Jeśli w kolejnym odcinku to wasz komentarz i wasza gra po prostu się pojawi, to taka karta trafi w wasze ręce. A jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim tajemniczy z tym oto komentarzem, w którym zaproponował gierkę Piñata Masters. Wielkie dzięki, tajemniczy, twoja gra pojawi się w dzisiejszym odcinku jako pierwsza i w sumie bez zbędnego przedłużania możemy od razu do niej przejść. Okej, moi drodzy, jak widzicie, gierka Piñata Masters już nam się uruchomiła i od razu na dzień dobry mamy, jak widzicie, odpalony jakiś poziom. Generalnie w tej grze chodzi o to, aby, jak sama nazwa wskazuje, rozwalać piñatę. W tym momencie, jak widzicie, zarobiłem 1480 monet. Zbieram sobie oczywiście te monety, no i w tej grze monety możemy wydawać na różne ulepszenia. Zwróćcie uwagę, że w górnej części ekranu mamy bronie, które za monety oczywiście możemy kupować. Ja póki co mam kupione dwie bronie. Pierwsza broń za darmo, właściwie drugą broń tylko i wyłącznie kupiłem, ale mogę kupić sobie granat za 7000 monet. Na razie nie będę tego robił, bo chcę wam pokazać, że za monety można również ulepszać bronie. I żeby to zrobić, możemy kupić albo punkty do powera, naciskając po prawej stronie u góry, albo punkty do ammo, naciskając przycisk, który jest poniżej. Ja sobie dokupię teraz trochę tutaj do powera do mojego pistoletu, dokupię też trochę amunicji, żeby mieć więcej strzałów, bo strzały w tej grze są dosyć istotne. Okej, zwróćcie uwagę, że mamy ponownie poziom 6 i teraz w górnej części ekranu widać, moi drodzy, pasek postępu. Jeśli uda nam się cały ten pasek zapełnić, to przechodzimy do kolejnego poziomu, natomiast po lewej stronie ekranu widać, ile jeszcze zostało nam naboi. W tym momencie wystarczyło mi naboi, udało mi się, słuchajcie, zaliczyć ten poziom. Zyskałem dzięki temu 4490 monet. Te monety mogę sobie oczywiście odebrać i poza tym, że te monety mogę wydawać albo na nowe bronie, albo na ulepszanie już broni, które posiadam, to możemy, moi drodzy, za monety kupić sobie również ulepszenia, które są widoczne na dole, chciałem powiedzieć, ale jak widzicie, pojawił się kolejny tryb. Mamy poziom 8, zobaczymy, czy tutaj uda się od razu tą piñatę rozwalić. Jak widzicie, niestety nie, zabrakło mi amunicji. Nasz bohater zebrał teraz wszystkie monety, które z piñaty wypadły. Trochę tych monet mamy i tak jak mówiłem, poza tym, że możemy ulepszać bronie, które już mamy, możemy, moi drodzy, również wykupywać ulepszenia, które są na dole. Mamy tutaj na przykład możliwość wykupienia speeda, dzięki czemu nasza postać będzie trochę szybciej się poruszała. Poza speedem, środkowa ikonka to jest, jak widzicie, nagrody w momencie, gdy jesteśmy offline, czyli będziemy dostawali więcej monet nawet w momencie, gdy nie będzie nas w grze. Natomiast ostatni bonus na dole po prawej stronie są to, jak widzicie, bonusowe monety i ten bonus jest chyba najbardziej wartościowy. Jego warto wykupić, bo dzięki niemu będziemy po prostu więcej zarabiali. A jak wiadomo, im więcej pieniędzy, tym szybciej będziemy w stanie kupić nowe bronie, tym szybciej będziemy w stanie te nasze bronie ulepszać. I zwróćcie uwagę, że na mapie pojawiają się pewnego rodzaju przeszkody. Te przeszkody są w tej chwili po lewej i po prawej stronie. Są to jakby takie, jak widzicie, daszki, które będą blokowały nam strzały. Teraz niestety też nie udało się jeszcze tego poziomu zaliczyć. Okej, weźmy sobie tutaj, ulepszmy jeszcze nasz pistolet. Dajmy trochę do powera. Zobaczymy, czy teraz uda się piñatę rozwalić. Był po prawej stronie również bonus. Tego bonusa niestety nie trafiłem. Nie wiem właściwie, jak miałem go trafić, bo jedyne, co w tej grze robimy, to naciskamy palcem na ekran. Nie ma tutaj żadnego sterowania, także te naboje musiałyby jakoś tak dziwnie, słuchajcie, w tamten bonus trafić. Niestety mi się nie udało i teraz nie udało mi się również tego poziomu zaliczyć. Poza monetami w tej grze są również, moi drodzy, gemy. Za gemy, jak widzicie, możemy odblokowywać nowe postacie. I te postacie są o tyle fajne, że one mają również w tej grze bonusy. Bonusy pewnie też nam się w dalszej części gry przydadzą. Ja póki co, moi drodzy, kupię jeszcze granat. Ten granat przetestujemy i zobaczymy, jak to wszystko się tutaj zakończy. Mamy teraz, jak widzicie, lamy z Fortnite'a, którą fajnie byłoby rozwalić, ale niestety mam póki co za mało amunicji do tych granatów, także niestety się nie udało, ale wiecie już chyba, o co w tej grze chodzi. Możemy więc przejść do drugiej gry w dzisiejszym odcinku, którą jest gra o nazwie House Paint. Jest to, moi drodzy, gierka
bardzo, bardzo dobrze zrobiona. Strasznie mi się podoba ta gra graficznie i już wam pokazuję, o co chodzi. Jest to gierka, w której, jak widzicie, mamy motyw dość popularny ostatnio, jeśli chodzi o nowe gierki, które pojawiają się na nasze telefony, czyli naszym zadaniem jest zamalowanie całej planszy. Mamy tutaj, moi drodzy, białą ścianę, którą musimy, jak widzicie, w tym wypadku zamalować niebieską farbą i jeśli nam się uda, no to zmienimy kolor tego budynku i wtedy zaliczymy poziom. W poprzednim odcinku pokazywałem podobną gierkę, ale dużo gorzej wydaje mi się zrobioną. Tam też była ta sama mechanika, ale tam tak naprawdę nie było żadnego motywu. Tutaj motyw jest taki, że właśnie malujemy, słuchajcie, budynki i jeśli uda nam się wszystko dokładnie pomalować, no to jak widzicie, poziom mamy zaliczony. I oczywiście z każdym kolejnym poziomem robi się w tej gierce troszkę trudniej. To co jest fajne, to, że w tej grze tak naprawdę nie da się zginąć. To nie jest tak, że jeśli źle pójdziemy, to musimy zaczynać od nowa. W każdej chwili, jak widzicie, mogę się cofać. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnych ograniczeń i możemy w tej grze tak naprawdę próbować tak długo, aż w końcu nam się uda. Oczywiście nie możemy malować tych elementów, które są już widoczne na budynku, czyli możemy malować tylko i wyłącznie to, co jest w kolorze białym, ale póki co chciałem powiedzieć, że gierka, jak widzicie, nie jest jakoś specjalnie problematyczna. No i faktycznie, udało się pomalować kolejną ścianę. W każdym domu mamy parę ścian do pomalowania. Jeśli te wszystkie ściany zamalujemy, to mamy level zaliczony. No, ale właśnie zastanawiam się, jak ta gra będzie wyglądała na przykład na poziomie setnym. Jestem ciekaw, ile w ogóle w tej grze poziomów jest. Jeśli gierka by wam się spodobała, to bez problemu możecie sami to zweryfikować. Ja póki co, moi drodzy, zagram jeszcze jeden ostatni poziom. Tym razem mam, jak widzicie, kolor niebieski. Zobaczymy, jak szybko uda się te wszystkie ściany zamalować. Ja będę starał się, słuchajcie, zamalować je najszybciej, jak to tylko możliwe. Czasami warto nawet klikać, słuchajcie, na pałę, przesuwać tym palcem, właściwie nie klikać, bo w tej grze steruje się przesuwając palcem. Wtedy jest bardzo duża szansa, że uda się dany poziom przejść, tak jak ja w tym wypadku. Kolejna bardzo ciekawa gra w dzisiejszym odcinku jest, moi drodzy, polska i jest to gra zatytułowana Volleyball Challenge. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mamy tutaj, jak widzicie, przeciwnika, którym niestety jest komputer. Nie można tutaj, póki co przynajmniej, grać z prawdziwymi ludźmi, ale zwróćcie uwagę, o co w tej grze chodzi. Mamy boisko do siatkówki, na którym po lewej stronie jestem ja, a po prawej stronie jest mój przeciwnik. Moim zadaniem jest oczywiście pokonanie przeciwnika, a żeby tak się stało, muszę, moi drodzy, wygrać tutaj z nim, zdobywając 6 punktów. W tej grze mamy parę przycisków. Po lewej stronie mamy strzałki, którymi po prostu się przesuwamy, którymi ruszamy naszym bohaterem, a po prawej stronie mamy przycisk odpowiadający za skakanie, ten najbardziej po prawej stronie, ten w środku odpowiadający za odbijanie piłki oraz ten po lewej stronie mniej więcej na środku ekranu, który odpowiada za super atak. Ten super atak oczywiście możemy sobie ładować. Warto tutaj, moi drodzy, skakać i, jak widzicie, ścinać te piłki przez siatkę, bo wtedy najłatwiej jest zdobywać punkt. W tym momencie muszę wykonać serwis. Żeby to zrobić, naciskam ten przycisk po prawej stronie raz, teraz drugi raz, okej. Jak widzicie, w miarę ładnie mi to wyszło. Mam już naładowany ten bonus. Ajajaj, ale niestety teraz go straciłem. Bonus mi przepadł, mój przeciwnik serwuje, ale to nic. On też na mnie, jak widzicie, wykorzystał swojego power upa. Mamy teraz piłkę meczową, no i zobaczymy. Jeśli uda się zdobyć tutaj punkcik, no to będzie mecz wygrany. Jak widzicie, as serwisowy, bez problemu. Po każdym meczu otrzymujemy, jak widzicie, nagrody. Mamy monety, mamy expa oraz mamy torby w tej grze. I torby to są pewnego rodzaju skrzynki. W menu głównym po prawej stronie dole, jak widzicie, mamy zakładkę z naszymi torbami. Ja w tym momencie mam, jak widzicie, 4 torby. Jedną mogę otworzyć, torba epicka, 2500 monet gem, jakieś karty i 7000... Jezus Maria, aha, zawiera jeden z tych przedmiotów. Mówię, o co chodzi, czemu aż tyle tych rzeczy? Ale już teraz widzę, że zawiera tylko jeden z tych przedmiotów. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Uwaga, 3 karty strojów, super. Dobra, możemy, słuchajcie, odblokować kolejne skrzyneczki, proszę bardzo. Właściwie kolejne torby, sprawdźmy, co w tej. 1000 monet, super, zaraz zobaczymy, na co to wszystko można wydawać. Torba popularna, tutaj pewnie coś słabszego troszkę będzie. Jeden diament, okej, mamy jeden jaksik i uwaga, po prawej stronie torba popularna. Tym razem trzeba poczekać aż 15 sekund. No i to jest ostatnia torba, którą otworzymy. Mamy tutaj, moi drodzy, sklep. Jak widzicie, w sklepie możemy sobie te torby kupować i na te torby właśnie możemy wydawać monety. Ale cofnijmy się do naszej torby, która w tym momencie, jak widzicie, jest już przygotowana do otwarcia. Spróbujmy sobie ją otworzyć, sprawdźmy, 5000 monet, także bardzo, bardzo ładnie. No i teraz moglibyśmy, słuchajcie, jakąś torbę kupić. Kupmy sobie torbę legendarną. Przed każdym kupieniem możemy sprawdzić, co ta torba posiada i, jak widzicie, posiada ona
no, całe mnóstwo nowych potencjalnych postaci. Ale okej, uwaga, kupujemy, zobaczymy, czy uda się nową postać trafić. No i niestety 3 diamenty, czyli chyba wydaje mi się nie najlepiej. Ale wróćmy sobie do menu głównego, bo tutaj jak widzicie mamy na przykład stroje. Mamy tutaj stroje, ja póki co mam strój męski oraz strój damski. Żadnych specjalnych strojów nie posiadam. Chociaż jak widzicie zdobyłem 3 karty, które już tutaj w strojach specjalnych się pojawiły. Także mamy również jak widzicie umiejętności i to na te umiejętności właśnie możemy, słuchajcie, nasze gemy wydawać. Ja sobie dodam trochę do siły ataku, do techniki, do wyskoku sobie też mogę dodać, do zagrywki dodajmy. O, do szybkości, o, to będzie dobre. Szybkość, kondycja, spoko, bo tutaj w tej grze również jest kondycja oraz supermoc. Pozbyłem się wszystkich, moi drodzy, gemów. Sprawdźmy jeszcze a propos, jakie są supermoce. Parę ich jest, ale niestety mamy niektóre zasłonięte. Ta supermoc, którą ja posiadam, to ognista kula, która po prostu ogłusza przeciwnika. A ostatnia gra w dzisiejszym odcinku jest to, moi drodzy, gierka o nazwie Coin Rush. I jest to gra, w której naszym zadaniem jest poruszanie się monetą tak, aby nic tutaj, słuchajcie, w tę monetę nie uderzyło. Jeśli cokolwiek naszą monetę uderzy, no to niestety przegrywamy. No i musimy oczywiście próbować od nowa, tak żeby dojść od startu do mety. Spróbujmy sobie raz jeszcze. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się, moi drodzy, dojść do mety. Dobra, tutaj jak widzicie, ta wielka moneta została zatrzymana. Okej, tutaj udało się to ominąć. Tamte przeszkody również, no i teraz powinno być już, wydaje mi się, łatwiej. Oczywiście im dalej w tej grze jesteśmy, tym coraz więcej przeszkód pojawia się na naszej drodze. Tym razem jak widzicie, inne monety, które próbują mi tutaj utrudnić życie. Ale na szczęście dalej żyje. Dobra, mamy tutaj, okej, jakiś, jak widzicie, panel przyspieszający. Dobra, lecimy sobie. Dalej widać już, moi drodzy, metę, żeby tylko teraz na samym końcu nie zginąć. Udało się, doszedłem do końca. No jak widzicie, poziom zaliczony. I to, moi drodzy, była już ostatnia gra, którą chciałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzięki tym gierkom strajk nie będzie dla was aż tak bardzo nudny. Mam nadzieję, że dzięki nim będziecie mieli co robić w domu. A jeśli czulibyście po tym odcinku pewien niedosyt, to zapraszam was na mój drugi gamingowy kanał, na którym mam całe mnóstwo serii z Brawl Stars, czyli bardzo popularne ostatnie gierki. Na tym drugim kanale byliśmy ponad 80 tysięcy subów, tak naprawdę w 3 tygodnie. Lecimy po 100 tysięcy do końca kwietnia, więc jeśli jeszcze mojego drugiego kanału nie subskrybujecie, to klikajcie w kartę w prawym górnym rogu, albo zaglądajcie do linku w opisie, no i strzelcie suba. Strzelcie suba również na tym kanale, żeby nie przegapić żadnych nowych gier na wasze telefony. Strzelcie lajka, jeśli ten film wam się spodobał. A póki co bardzo wam dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia.